To, co postaram się zrobić, to powiedzieć Państwu o kilku podstawowych zasadach prawa konkurencji i pokazać, jak te zasady mogą wpływać na funkcjonowanie startupów na dwóch konkretnych przykładach, które w Polsce w niedawnej przeszłości miały miejsce, dwóch firm, które startowały i z jakimi problemami one się spotkały i jakie rozwiązanie tu ewentualnie dawałoby prawo konkurencji. Okej, więc te dwie podstawowe zasady prawa konkurencji to jest, że jest zakazane zawieranie porozumień, które są antykonkurencyjne, przez co rozumiemy między innymi to, co jest najważniejsze w Państwa działalności, takie porozumienia, które prowadziłyby do eliminowania z rynku przedsiębiorców bądź na przykład ograniczania dostępu do rynku przedsiębiorcom. Każdy startup jest przedsiębiorcą i ten przepis z jednej strony on oczywiście zakazuje zawierania takich porozumień, ale z drugiej strony jest Państwa bronią i orężem. Jeżeli w reakcji na wejście startupu na rynek ktoś zawiera takie porozumienie, to jest świetny moment, żeby wykorzystać to i w ten sposób się obronić, używając narzędzi prawa konkurencji przed takim atakiem na Państwa działalność. Tak? Jak Państwu pokażę, to jest dosyć częsta sytuacja, w której właśnie startup wchodzący na rynek, naruszający pewien status quo, pewien stan zastany na rynku, spotyka się z dosyć gwałtowną reakcją innych uczestników, najczęściej wrogą reakcją uczestników. Nadużywanie pozycji dominującej na rynkach, szczególnie nowych technologii, macie Państwo sporo podmiotów, które taką pozycję potencjalnie mają. Jeden duży dominant to jest Microsoft, jak Państwo wiecie, też miał duże problemy antykonkurencyjne, antymonopolowe z Komisją Europejską. Tutaj, co istotne, to jest przeciwdziałanie warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Typowa sytuacja, kiedy dominant działa w taki sposób, dominantowi generalnie można mniej, kiedy działa w taki sposób, że to ogranicza możliwości funkcjonowania podmiotu każdego, także startupu na tym rynku. Prawo konkurencji chroni de facto każdego przedsiębiorcy, nawet tego, który właśnie wchodzi na rynek, może nawet szczególnie tego, który właśnie wchodzi na rynek, który jest słaby, także przed działaniami podmiotów bardzo dużych. Żeby mówić o nadużyciu pozycji dominującej, musimy mieć do czynienia z przedsiębiorcą, który ma ponad 40% udziału w rynku. Także to są naprawdę duzi przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o porozumienia, to de facto dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Rzecz taka ogólna. Często przedsiębiorcy, tak z naszych obserwacji wynika, zakładający pewną działalność, są bardzo skupieni na tym, że wymyślają nową rzecz, ona jest fajna, potrzebna ludziom, ładna, dobra idea, prawda, i tak dalej. Nie myślą tylko o tym, jak gdyby, jaka będzie reakcja rynkowa, tak? A bardzo często reakcja rynku jest, no właśnie, wroga. Czy ponieważ ten pomysł wyważa pewne myślenie o rynku, pewną sytuację zastaną na tym rynku, konkurenci, kontrahenci reagują w sposób wrogi. Także startup z jednej strony jest oczywiście świetnym pomysłem, ale z punktu widzenia reszty rynku może być zagrożeniem i w ten sposób może być postrzegany i dlatego należy się liczyć, rozpoczynając taką działalność, należy się zastanowić, jak zareaguje otoczenie rynkowe. Tu zaraz o dwóch przykładach właśnie będziemy mówić tak naprawdę, o których bym chciał szczerzej powiedzieć, żeby Państwu pokazać, jaka jest reakcja rynku często na działania startupów. Pierwszy przykład to jest iTaxi. Dla pełnej jasności, wszystkie informacje, które tutaj Państwu pokażę, one były publicznie jawne. Znaczy w momencie, kiedy się ukazały pierwsze publikacje o iTaxi, coś mnie tknęło, żeby przejrzeć fora internetowe taksówkarzy. I to, co tam znalazłem, to były wprost i jawne dowody nadużycia prawa, naruszenia prawa konkurencji przez korporacje taksówkarskie. Pewno mniej więcej Państwo znacie case iTaxi, to jest ta aplikacja, która umożliwiała zamawianie taksówek. Kiedy oni wchodzili na rynek warszawski, wszystkie korporacje, czy większość korporacji rozpoczęła dosyć gwałtowną akcję przeciwko nim. Przede wszystkim zabraniając taksówkarzom uczestniczenia czy korzystania z tych aplikacji. Państwo tutaj widzicie, to nawet doszło do tego, że przedstawiciele tych środowisk wszystkich korporacji się spotkali w Warszawie i podjęli taką decyzję. Co prawda nie można zabronić żadnemu taksówkarzowi wyboru korporacji, w jakiej chce wykonywać swoje usługi. Jeśli jednak taksówkarz zdecyduje się na podejmowanie zleceń u dwóch lub więcej operatorów, będzie musiał zrezygnować z jednego z nich. Przy czym iTaxi została nazwana wirtualną firmą, tak? No bo z perspektywy korporacji tradycyjnych był to byt wirtualny. No, proszę Państwa, tak, tego typu komunikat w sposób oczywisty łamie prawo konkurencji z jednej chociażby przyczyny. O ile każda korporacja może oczywiście ustalić sobie zasady sama i powiedzieć, że ona nie chce na przykład, żeby ich taksówkarze współpracowali z iTaxi,
O tyle sytuacja, w której wszystkie, czy większość, czy część korporacji, czy nawet dwie korporacje uzgadniają taki sposób działania wobec e-taxi, jest typowym przykładem zawarcia zakazanego porozumienia. Żeby było ciekawiej, znalezienie tego komunikatu mnie tak jakoś zainspirowało, żeby jeszcze popatrzeć, co się dzieje na tych forach. No więc właśnie tam były bardzo ciekawe informacje, na przykład w ELE oficjalnie zakazano współpracy z e-taxi, komunikat był cały dzień czytany tam w ciągu dnia i tam kolejni taksówkarze z różnych korporacji się wymieniali tymi informacjami, że u nich również i również ta współpraca została zakazana. Bardzo ciekawy wątek, który pokazuje też, jak prawo konkurencji działa i jak ma chronić, był związany właśnie z ELE, dlatego że w ELE się pojawiła jednocześnie informacja, że oni sami zamierzają uruchomić konkurencyjną aplikację. I to też pokazuje, dlaczego to hasło moje, że rewolucja, znaczy nie moje, tylko Che Guevara akurat, że rewolucja jest jak rower i on musi być w ciągłym ruchu, jest takie istotne, tak? Dlatego że jeżeli się straci ten moment wejścia na rynek, żeby zająć pewną pozycję na nim, to bardzo szybko, ponieważ część tych pomysłów jest łatwa do skopiowania, każdy inny gracz na rynku może ten pomysł skopiować i już to wejście na rynek nie będzie tak opłacalne. Więc tu ELE już wprost zapowiedziało, że oni planują uruchomienie dla swoich taksówkarzy analogicznej aplikacji. W ten sposób cały business case, podejrzewam, i taksi już jest zagrożony chociażby z tego powodu, czy był zagrożony w tym momencie z tego powodu. I to także pokazuje ten jasny, antykonkurencyjny też cel tego działania ze strony korporacji taksówkarskich. Drugi przykład to jest całkiem świeży, to jest Legimi, czyli firma, która rozpoczęła, czy chciała rozpocząć, nie, rozpoczęła, bo w sumie sprzedaje w tej chwili też za opłatę abonamentową dostęp do e-booków. I w momencie, kiedy ona weszła na rynek i ogłosiła tą ofertę, która, jak rozumiem, nie była wcześniej konsultowana ze środowiskiem wydawców przede wszystkim, spotkała się z bardzo gwałtowną reakcją wydawców. I to jest właśnie cytat z artykułu w Gazecie Wyborczej. Wydawcy nie zareagowali entuzjazmem na czytanie bez limitu i przez cały dzień wydzwaniali do głównych graczy, to są pośrednicy pomiędzy Legimi a wydawcami, czyli to Virtualo i Nexto, by wycofali książki z serwisu. Tak? I to tak naprawdę przykład Legimi jest, myślę, ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, jak się okazało później po rozmowie z wydawcami, część wydawców zgodziła się na wykorzystanie tych książek. Druga rzecz, że no, bym powiedział tak, tutaj akurat może nie widać wprost jeszcze złamania reguł konkurencji, ale z pewnością organ antymonopolowy, gdyby się chciał zająć taką sprawą, by tu mógł znaleźć takie elementy, dlatego że przede wszystkim te działania wydawców w stosunku do dystrybutorów i ograniczenie ich możliwości odsprzedaży i grożenie wstrzymaniem całej sprzedaży nosiły charakter również porozumienia. Pytanie, co wtedy wydawcy pomiędzy sobą jeszcze, w jaki sposób rozmawiali, no tego akurat nie byli aż tak przejrzyści dla mnie jak taksówkarze, którzy zrobili to na forach internetowych, więc nie mogłem tego bezpośrednio śledzić. Ale te dwa przykłady moim zdaniem dobrze pokazują to, na co z punktu widzenia prawa konkurencji państwo powinniście zwrócić uwagę, analizując czy planując rozpoczęcie prowadzenia biznesów w Polsce, tak? Po pierwsze, powinniście mieć dobrze zanalizowaną sytuację rynkową, tak żebyście wiedzieli, w którym miejscu możecie się spotkać z agresywną, wrogą reakcją. Tak? W przypadku, jak państwo wiecie, Legimi, to byli wydawcy, którzy bali się oczywiście tego, że nie otrzymają wynagrodzenia za książki, które będą używane przez e-booki, które będą używane przez użytkowników, czytane, co nie miało pokrycia w rzeczywistości, jak przynajmniej tam wyjaśniano. Ta analiza może służyć po pierwsze wcześniejszemu porozumieniu się i zapobieżeniu takich sytuacji, które by państwu przeszkadzały wejść na rynek, a z drugiej strony będziecie państwo wiedzieli, gdzie są te obszary ryzyka, gdzie państwa najłatwiej można na przykład zablokować państwa wejście na rynek. Tak jak w przypadku e-taxi, to była kwestia tego, że to wywołało, no, naturalny bądź nie, ale to naruszało interesy korporacji, ludzi, którzy prowadzili korporacje taksówkarskie, w związku z tym oni zareagowali wrogo. Tak? Zareagowali akurat skrajnie wrogo, mówiąc po prostu, że nie można współpracować z e-taxi. No i następnie, jeżeli już dojdzie do takich sytuacji, to oczywiście trzeba się zastanowić, w jaki sposób państwo możecie się bronić. Oczywiście możecie państwo próbować się porozumieć, ale nie zawsze takie porozumienie jest możliwe. Tak? Nie zawsze też jest tak naprawdę obszar do zawarcia takiego kompromisu. Po pierwsze, tak jak pokazał przykład e-taxi, czasem można całkiem łatwo znaleźć dowody tych naruszeń, nawet w internecie. Więc warto zbierać takie dowody.
Warto zbierać takie dowody, kontakty, korespondencję e-mailową, jeżeli Państwa konkurenci do Was wysyłają. Wszystkie te materiały mogą być potrzebne, gdybyście Państwo chcieli dochodzić swoich roszczeń i występować na drogę prawną. Po drugie, trzeba się zastanowić nad zawiadomieniem UOKiK-u. To nie jest zawsze, szczególnie dla takiego małego podmiotu, który dopiero zaczyna, taka oczywista decyzja, ale czasami nie ma już jak gdyby innego wyjścia albo nie ma lepszej ścieżki, niż po prostu zawiadomić prezesa UOKiK-a. To czasem jest rozwiązanie, które samo w sobie pozwala rozwiązać ten problem, bo przedsiębiorcy, czując ryzyko nałożenia na nich kary, się wycofają z takiej praktyki. No czasem trwa dłużej jakiś spór prawny. Trzeba też pamiętać, i to myślę dla startupów może być też istotne, bo na Zachodzie to jest dosyć powszechne, że jeżeli Państwa wejście na rynek w ten sposób zostanie zablokowane albo ograniczone, a następnie zostanie stwierdzone decyzją prezesa UOKiK-a, że było to efektem porozumienia jakichś przedsiębiorców czy nadużycia pozycji dominującej, będziecie Państwo mieli możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jest teraz bardzo ciekawa sprawa we Francji przeciwko Google, gdzie przedsiębiorcy, którzy wymyślili, jak twierdzą, lepszy silnik do wyszukiwania i zostali w pewien sposób, ich działalność została mocno ograniczona przez Google, dochodzą w tej chwili wielomilionowych odszkodowań przeciwko Google właśnie przed sądami we Francji. Zawsze należy o tym pamiętać i tego typu kroki, na moim zdaniem, są jak najbardziej zasadne do podjęcia. Kiedy Państwo rozpoczynacie już działalność, planujecie swoją działalność, musicie pamiętać, że no nie zawsze Wasza działalność wywoła entuzjazm całego otoczenia rynkowego. Czasem możecie się spotkać właśnie ze skrajnie wrogą reakcją konkurentów, czy to działających w porozumieniu, czy to jednego dużego gracza, który będzie w stanie zagrozić nawet komercyjnemu sukcesowi Waszego przedsięwzięcia. Z mojej strony to tyle. Jak będziecie Państwo mieli pytania, to ja oczywiście na wszystkie pytania odpowiem. Dziękuję bardzo.